Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Ja jestem Sarge i za momencik powrócimy do Blackwater, gdzie czeka na nas Sadie Adler. Jest tutaj nowa misja fabularna w ramach drugiej części epilogu do rozegrania, ale zanim z Sadie porozmawiamy, to jeszcze zawitam na pocztę, dlatego że po ostatniej akcji w Saint-Denis, którą rozegraliśmy z Charlesem. Jak widzicie, mamy tutaj grzywnę do zapłacenia. Wolę to zrobić od razu. Zwróćcie też uwagę, że tutaj w Saint-Denis pojawiła się również kolejna misja do rozegrania, jeśli chodzi o listy gończe. To samo jeśli chodzi oczywiście o Blackwater, to już widzieliśmy wcześniej. Będziemy się oczywiście tym jak najbardziej zajmować. Wszystkie te listy gończe chcę oczyścić, w sensie te misje do wykonania, ale na razie jeszcze skupimy się nadal na fabule, żeby jakoś cały czas ruszać z tym do przodu i zobaczyć też, jak się będzie rozwijać kwestia z aktualnym miejscem zamieszkania Johna. Teraz pytanie, czy ja tędy będę w stanie przejechać. Konik mógłby mi tutaj przeskoczyć. O właśnie. I teraz tak, żebym się nie pomylił i dostał się w dobre miejsce, bo potrzebujemy udać się rzeczywiście na tą pocztę i to będzie tutaj przed nami. Zapłacimy grzywnę, będziemy mieli od razu spokój na przyszłość. Myślę, że zdecydowanie warto. Całe szczęście, że chodzi tylko o grzywnę, bo jak mieliśmy tą rozrubę w Saint-Denis w poprzednim odcinku, to była informacja, że jesteśmy poszukiwani żywi lub martwi, więc to nie wyglądało dobrze. Proszę bardzo, wystarczy $20 zapłacić. I będziemy mieli spokój, jak najbardziej, więc o to chodziło. No i jeszcze chciałem nie tyle zajrzeć do torby, co do dziennika, bo też oczywiście nowe wpisy tutaj powinny się pojawić. Nie zaglądaliśmy tutaj w ostatnich materiałach, pora teraz to zrobić, a pamiętajmy o tym, że tutaj jest między innymi też wzmianka o spotkaniach z naszymi przyjaciółmi. Tutaj coś też próbuje John rysować, podobnie jak Arthur, chociaż Arthurowi szło to lepiej, trzeba przyznać. John tutaj takie prościutkie rysunki. I na razie na tym się kończą te informacje. A czekajcie, bo jeszcze przez ułamek sekundy zauważyłem kątem oka jedną opcję. Pokaż dług bankowy. No proszę. Okej, czyli tutaj jest podane, jaki aktualnie dług jeszcze mamy do spłacenia. A to też ciekawe. Dobrze wiedzieć. Swoją drogą, interesujące by było, gdybyśmy teraz mogli nagle już spłacić całość. Jakby nie patrzeć, mamy ponad $1000, ale też rozumiem, że jest to raczej kwestia fabularna i po prostu z czasem się to zaktualizuje. Tutaj mamy też sprzedawcę gazet, więc też zanim porozmawiam z Sadie, to jeszcze jakąś gazetę kupię i sprawdzę te artykuły. Tutaj myślałem, że mogę przywiązać konia, ale nie za bardzo. Myślę, że po tej stronie powinienem mieć taką możliwość, więc tutaj się zatrzymamy. No i jak żeby inaczej, Sadie Adler oczywiście czeka na nas w salonie. Podobnie jak to było wcześniej, tyle że Valentine. A tymczasem tutaj właśnie mamy tego sprzedawcę gazet. Numer 73, Blackwater Ledger. No proszę, teraz pytanie. Co też ciekawego tutaj odczytamy? Rozumiem, że będą przeważać przede wszystkim informacje na temat Blackwater i okolic, więc też to mnie jak najbardziej tutaj powinno zainteresować. O proszę, Bractwo Skinnera, czyli to jest ten gang, o którym niedawno czytaliśmy. Evelyn Miller rezygnuje. Znany złoczyńca wciąż żyje. O, patrzcie.
Dutch Vanderlinde, czy Vanderlind właściwie. Będę musiał to sobie koniecznie przeczytać. Tutaj Bill Williamson, Micah Bell. Nieustannie pojawiały się pogłoski, że Micah Bell powrócił po Whoop. No, to nam kurde też szykuje w takim razie coś ciekawego. Szaleje epidemia cholery. Też o tym kurde słyszałem, że Armadillo jest objęte kwarantanną, więc to miasteczko nie będzie za bardzo żyło, tak jak to miało miejsce w pierwszej części Red Dead Redemption, ale oczywiście tak czy siak, prędzej czy później się tam wybierzemy, żeby zobaczyć te zmiany. Dla twórców też ta epidemia cholery to jest taki dodatkowy pretekst, żeby niby pokazać nam Armadillo, ale też, wiecie, nie w pełni żyjące. No i tutaj jak zwykle na koniec Jeremy Gill. Dobra, odkładamy to i pora wreszcie udać się na spotkanie z Sadie. Już ją tutaj widać. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Sure. You, got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Well, funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in when I got robbed by a professional rival of mine. James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah. It's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? We're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. O kurczę, John, w takim tempie to będziesz się w coraz więcej kłopotów wplątywać. I ciężko się będzie z tego wykaraskać. No ale Sadie oczywiście pomożemy. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. No wygląda kurczę ciekawie ten koń rzeczywiście. My ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. Skoro tak mówisz? You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will.
You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there, whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Kurczę, wiele ciekawych tematów nasza dwójka poruszyła. Naszych towarzyszy. Także i tych, z którymi mamy na pieńku. A tak na marginesie mogliśmy też popodziwiać. No właśnie, i teraz też możemy popodziwiać te piękne widoki. Tereny znane z Red Dead 1. There's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Coś czuję, że bez strzelania się nie obejdzie. A mieliśmy raczej tego unikać jakiś czas temu. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. A jeszcze zobaczymy, John. We cut off here. Bo parę osób, paru zbiegów jest do złapania. Więc pewnie jeszcze, a raczej na pewno, jeszcze się tym zajmiemy. This is the place. It's a view, all right. No, niesamowity jest widok, naprawdę niesamowity. Coś pięknego. Wow. Come on, let's go take a look down in the valley. Jasne. Mamy armadillo przed sobą. I ain't sharing mine. I think I see something. Yup. There they are, down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on. Let's go follow them. Kurde, a tam mamy armadillo, czyli jedną z charakterystycznych lokacji z pierwszego Red Deada. Back on your horse, let's get after them. Niedługo pewnie tam trafimy. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. Dobrze, Sadie, prowadź w takim razie. Dobrze, że John od razu sobie jakąś broń wyciągnął. They'll be coming through here. To może tutaj właśnie jakoś z góry damy radę jeszcze ich wypatrzeć. Mam taką nadzieję. Lepiej, żeby mieć ich na oku. Whoa! There they are. We follow and keep an eye on them. Okej. Tylko nie spadnijmy, co?
You won't get north through here? What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. Okej. Okay. Właśnie sam się zastanawiałem, czy ona mówi do Johna. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. Ej, ale to jest ten kanion, kurde. No tak. Doskonale pamiętam to miejsce. Też tutaj się rozgrywała jedna z misji. Dobrze, Sadie, już jestem. Musiałem się najpierw napatrzeć. Kurde. Wspomnienia, co? Nie sądziłem, że aż taką frajdę będzie mi sprawiać odwiedzanie tych znajomych miejsc. A tu proszę. Skoro tak mówisz... No, to jest to miejsce, patrzcie. Kto grał, ten wie. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them? Start shooting at him or sneak down and pick him off one by one. I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Jasne. Też tak myślę, że będziemy się skradać. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Stay down and stay close. Let's go. Cieszę się, że Sadie też uważa tutaj skradanie za najlepsze rozwiązanie. Z chęcią spróbuję jej pomóc w takim razie. A to ciekawe, bo w pierwszym Red Deadzie w tym kanionie sobie trochę strzelaliśmy. Mam na myśli oczywiście jedną właśnie z misji w tamtej grze. Oho, już mamy kolesi. We can't go around them. You take one of them, I'll take the other. You gotta throw a knife. W sumie, jak najbardziej mam. You gonna throw a knife in his neck. Dobra. You got him. Okay, let's move. Up ahead. Another one on patrol. I got him. Dawaj, Sadie. I got him. Tak jest. They're gonna hear us on these bridges, but it's worth a try. To może powolutku przejdźmy. Już nie będę tracił czasu na przeszukiwanie ich. Ajajaj, skrzypi ten most strasznie. Powolutku. A, czyli trzeba było i tak strzelać. Dobra, trudno się mówi. Chyba, że ja z daleka musiałem go ewentualnie załatwić, ale patrząc na to, ilu tu jest przeciwników, to pewnie i tak trzeba by było ich załatwić. I też, kurde, ten inny dźwięk zabójczej precyzji. Nawet o takie smaczki twórcy zadbali, żeby John miał właśnie troszkę inny styl tej zabójczej precyzji niż Arthur. Dobra, lećmy dalej, bo jest ich tutaj sporo. Teraz się zastanawiam, czy ja ostatecznie mogłem to na przykład zrobić po cichu.
no ale już mniejsza na razie. Kurde, ciężko ich tak z daleka załatwić. Za dużo was, panowie. Trochę was za dużo. Okej. Teraz szybko tędy. Jeszcze z tyłu ktoś atakuje. Tu jest. Załatwiony. Teraz lecimy w tę stronę. Początek schować się. Nie, tego chciałem najpierw. Zgubiłem kapelusz w dodatku. Dawać mi ten kapelusz z powrotem. Nie możemy go zgubić. Dobra. Ja jednak zostanę przy broni, co? A może weźmy ten? Dobra, schodzimy niżej. Ten karabin zadaje większe obrażenia. Dobra, teraz trochę spokoju, żeby może przeszukać kogoś. Do kogo ta Sadie dokładnie strzela? Nie jestem pewien. Jasne, Sadie, schodzimy. No bo wydaje mi się, że został tylko on. Czy ja wiem, czy walą do nas ze wszystkich stron w tym momencie? Nie jest tak źle. O Jezu, jednak tam ktoś został. Kurde, nie zauważyłem. Tym razem postanowiłem trzymać się bliżej Sadie. I mamy następnych. Też sprawdziłem przy okazji, dzięki temu, że musiałem wczytać od punktu kontrolnego, że nie dało się tego zrobić po cichu. Nie dało się tego zrobić po cichu, dlatego że w trakcie tej przechadzki tam po tym moście, nawet jak gościa zdjąłem po cichu nożem do rzucania, to i tak usłyszeli nas jakimś cudem i zaczęła się strzelanina, czyli to było nie do ominięcia. Look at him here dead. Hell, that's what you get for robbing me, Langton. Hell no! Shit! That damn Harpy! Come on, it's time to collect. Okay, you're taking two. Let's go. Get him on your horse. Dobra, tylko pozwól Sadie, że jeszcze tutaj parę osób chociaż przeszukam. Let's go, let's go! Ale okej, może faktycznie nie zwlekajmy bardziej. Zabierzmy tego gościa. Jeszcze go ograbimy. What sense is it to be rude not to rob you? No i ruszajmy. Are you with her? What's it look like? It didn't work out for you, poor woman. You should let me alone. Now let's get out of here. Come on. Look out on the rope bridge. Jeszcze będą przeszkadzać. Dobra, no to może trochę zabójczej precyzji sobie uzupełnić. Wypadałoby, prawda? Weźmy olej z węża. Wow! Ale tutaj trzeba, kurde, uważać. Po raz kolejny Sadie została trafiona. Mimo że naprawdę ruszałem przed siebie, no to jednak widzieliście. Dobra. Tutaj, kurde, strzelają. Rzeczywiście są następni. Kurde, ilu ich tu jest? Nie dziwię się, że wtedy Sadie oberwała. Dobra,
Pyk. Jeszcze tego traf. Tak jest. Może nawet bez oleju z węża się obejdzie, co? Spadamy, spadamy. Trochę kłopotów, kurde, było, nie ma co ukrywać. No ale ostatecznie udało się. Trzeba było naprawdę uważać na Sadie przede wszystkim, bo ona łatwo tutaj mogła zginąć, będąc tak bardzo pod ostrzałem. There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you! John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Now, let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Bad dog. That's it. County work ain't easy, John. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But it would be good to have you along some more. Yeah, we'll see. Maybe. No ale patrzcie, teraz już John zaczyna to rozważać. Nie jest tak bardzo na nie. To ciekawe. Też mu się zmienia trochę pogląd na sprawę. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. A ty jednak jesteś przytomny? Brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. Spokojnie, zaraz go do celi wrzucimy. No to chodź tutaj. To gdzie ta cela? I hate you. Proszę bardzo. Object to this. Tu cię zostawimy. Damn you. One with the door open. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay. Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. Powiem wam, że zaskoczyło mnie to, że Sadie tak po prostu się przyznała, że zabiła tego Langtona. Ale najwyraźniej ma dobre stosunki z tutejszym szeryfem, który jakoś bardzo ją za to nie skarcił, trzeba przyznać. Zarobiliśmy zatem całkiem sporo, jak na obecne realia. $200 to wcale nie mało. I na tym sobie wobec tego zakończymy. Naprawdę ciekawa, pełna akcji misja. Podobała mi się. Mam nadzieję, że wam również. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli tak było. I oczekujcie na kolejne materiały. Cześć!